Też jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w Szybkich Odpowiedziach. Na rysunku przy jednym z wektorów siły zapisano jego wartość. Określ wartość pozostałych wektorów i zapisz je w zeszycie. I podali nam, że siła F1 wynosi 3 N. I tutaj mamy pokazany wektor tej siły, który musimy za pomocą linijki sobie zmierzyć. Od tego początku do końca. Strzałeczki. I wychodzi nam, że są to 3 cm. I na podstawie tego zapisujemy sobie skalę, że 3 newtony to 3 cm. Skalę zawsze mamy jeden do czegoś. Zatem dzielimy to na 3 i wychodzi nam, że 1 newton, bo to ważne jest tu, żeby tu była jedynka, a nie jeżeli tu. 1 newton to 1 centymetr. Mamy skalę, no to teraz wystarczy to tylko zmierzyć. Mierzymy F2, wychodzi nam 6 centymetrów, czyli będzie to 6 newtonów. F3 sobie teraz tutaj mierzymy i wychodzi nam że to jest 1 cm. Czyli to będzie 1 newton. I mierzymy sobie jeszcze F4, czyli mamy 4,5 newtonów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!